Właśnie znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Człuchowskiej i Lazurowej, a dokładnie w tym miejscu powstaje nowa droga, czyli Nowo-Człuchowska, która się ciągnie bezpośrednio do samego środka Chrzanowa. Czytaj, do nawet metra Chrzanu. Jak wygląda teraz ta budowa na koniec sierpnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie jak widzicie za moimi widzami, aktualnie działa w tym miejscu sygnalizacja świetna. Zresztą nie pierwszy raz, a na dalszym odcinku widać już dużo więcej nowej jezdni. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tom Zonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. I dzisiaj standardowo, jak w odcinkach co dwa miesiące, powiem Wam o ulicy Nowo-Człuchowskiej, chociaż docelowo to już będzie ulica Człuchowska, bo wiemy, że przedłużenie tutaj jest za ulicy Lazurowej, dalej prosto, czyli oczywiście na zachód, będzie się nazywać ulicą Człuchowską, ale ze względów technicznych cały czas ją nazywam w ten sposób, abyśmy wiedzieli, która jezdnia będzie nowa, a która jest już stara. Niemniej na tym odcinku będziemy mieli po jednym pasie, czy po dwa pasy w każdym kierunku, czy tej dwie jezdnie, będzie skrzyżowanie z ulicą Żańców w tym miejscu, z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi w każdej relacji. Pojawi się też tutaj w tym miejscu sygnalizacja świetna wraz z sygnalizacją świetną do jeszcze ulicy, która w tym momencie nie ma zbytnio swojej nazwy i będzie odbiegać tutaj w prawą stronę, czyli w stronę północną. Pomijając to, w tym miejscu pojawi się przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe, ale bez tych skrzyżowania dla samochodów. Samochody będą mogły tylko i wyłącznie wjeżdżać na ulicę Człuchowską, jeżeli chodzi o jezdnię północną. Wjeżdżać i z niej zjezdniać. Niemniej w tym miejscu będzie skrzyżowanie z ulicą Szeligowską, z tym, że wylot docelowo w ulicę Szeligowską w kierunku ulicy Lazurowej jest całkowicie będzie zlikwidowany. Ulica Rajskiego będzie mieć pełne skrzyżowanie w tym miejscu z ulicą właśnie Szeligowską do granicy miasta, wraz oczywiście, znaczy z ulicą Szeligowską do granicy miasta i z ulicą Człuchowską. W ten sposób powstanie nowe skrzyżowanie z trzema zjazdami, bez wjazdu, tak jak w tym miejscu widzicie, na prawą stronę, tamta ulica będzie po prostu zaślepiona. Ale na razie to jeszcze nie powstaje, więc ani krzyż, ani te drzewo, które w tym miejscu się znajduje, nie jest zagrożone, bo ono jest na terenie budowy metra Chrzanów, a nie na terenie samej ulicy. I po prostu teraz będzie zrealizowane zwężenie przy samym skrzyżowaniu z ulicą Szeligowską i tam będzie po prostu zwężenie do jednej jezdni, po jednym pasie w każdym kierunku, chodniki i drogi rowerowe będą zjeżdżać się i wjeżdżać w samą jezdnię. No i w ten sposób na razie to będzie zrealizowane. Niemniej aktualnie w trakcie prac, które tutaj widzicie, jeżeli chodzi o tą inwestycję, powstają też nowe chodniki i drogi rowerowe wzdłuż całej tej inwestycji. No i oczywiście jeden przystanek autobusowy zjazdowy ze skrzyżowania z ulicą Lazurową. Więc to, tak jak widzicie, będzie całkiem szeroką ulicą, nową sygnalizacją świetną na całym tym odcinku. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Szeligowską, tam jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale raczej bez sygnalizacji świetnej w tym momencie. Natomiast tamte skrzyżowanie będzie budowane docelowo w docelowym przebiegu dopiero, kiedy będzie zakończona budowa metra Chrzanów, czyli po 2026 roku. Właściwie pewnie w 2026 roku, natomiast cała ulica Człuchowska na tym przebiegu ma być gotowa do końca 2025 roku. I nie jest ona realizowana przez Miasto Stołeczne Warszawa, tylko właśnie w tym miejscu przez prywatnych deweloperów. A jak teraz wygląda tutaj zaawansowanie prac? No, zaawansowanie prac możemy zobaczyć w tym miejscu. Tu widzieliście przystanek autobusowy, który, jak widzicie, ma już powoli swoją podbudowę betonową i następnie jedne z pierwszych warstw asfaltu na tym całym odcinku. Zresztą to nawet nie tylko łącznie jest pierwsza warstwa asfaltu, tu już nawet są kolejne nałożone w niektórych miejscach. Tutaj mamy całe skrzyżowanie z ulicą Żeńców i to skrzyżowanie najprawdopodobniej będzie oddane do użytku trochę szybciej niż reszta przebiegu ulicy Nowo-Człuchowskiej. Po prostu tutaj, żeby oddać do użytku nowe bloki i nowe budynki, jest niezbędny dojazd w tym miejscu, więc tamten kolejny odcinek będzie powstawać krok po kroku. Natomiast wspominając to, ulica Człuchowska będzie po części już oddana do ulicy Żeńców, a tutaj, jak widzicie, ulica Żeńców będzie ciągnąć dalej właśnie wzdłuż nowych osiedli z nowym chodnikiem, który tutaj już jest prawie całkowicie gotowy, ale po prostu jeszcze te budynki powstają, jeszcze nie są oddane do użytku, więc jeszcze w tym miejscu nie ma dojazdu. Niemniej, jak widzicie, na załącznym obrazku faktycznie tutaj już prace postępują. Tu mamy też w tym miejscu obiekt szkolny, który tutaj powstaje, a właściwie to jest niepubliczna szkoła podstawowa, która jest już funkcjonalna z tego, co mi się wydaje. Niemniej ona tutaj się znajduje właśnie obok tej nowej drogi. No i dalej, jak widzicie, jest trochę też na tych nowych terenów zielonych. Na tej ulicy, czy na ulicy Żeńców, nie ma drogi rowerowej, ale są chodniki po jednej, po drugiej stronie. No i ta ulica łączy się w tym miejscu z nowym, dosyć dużym skrzyżowaniem na ulicy Człuchowskiej. Będą tutaj oczywiście i lewoskręty, i prawoskręty z pełną sygnalizacją świetną, z przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi na każdym z narożników, a tutaj dalej lecąc w kierunku ulicy Lazurowej widzimy ten nowy przystanek autobusowy,
Przystanek oczywiście będzie posiadać swoją wiatę. Na razie w wstępnej fazie będzie tylko i wyłącznie dla linii 743, docelowo oczywiście również najprawdopodobniej dla 249 i dla linii autobusowej za metro. A jak to będzie wyglądać docelowo to i funkcjonować, to oczywiście zobaczymy w kolejnym etapie tejże inwestycji. Niemniej, jak widzicie, tutaj warstwa asfaltu pojawiają się krok po kroku na jednej i drugiej jezdni. Widzimy, że trochę więcej się pojawiło właśnie na jezdni północnej tego asfaltu już w tym momencie. Natomiast prace jeszcze na spokojnie tutaj będą realizowane. Tak jak powiedziałem, w teorii ma to się wszystko zakończyć dopiero na jesieni 2025, de facto, nie na koniec, tylko na jesieni. Więc mniej więcej za rok, bo tutaj jeszcze po prostu trochę tych prac podziemnych jest niezbędnych do realizacji. No i też w samym Chrzanowie dosyć dużo prac jest teraz realizowanych przy budowie kanalizacji i innych odwodni na terenie całej ulicy Szeligowskiej. W tym miejscu z kolei możemy zacząć właśnie zaawansowanie budowy, jeżeli chodzi o metro Chrzanów. O tym mieliście ostatnio film z budowy metra Chrzanów, czyli zapraszamy do metra. Zresztą jeszcze o STP się pojawi niedługo film. A dalej możemy zacząć coś, co się właśnie jest realizowane, czyli budowana jest kanalizacja, z tego co zrozumiałem, prosto do przedszkola, które się właśnie w tym miejscu znajduje po lewej w budynku. Więc to jest tutaj teraz dociągnięte, dlatego też w tym miejscu na niektórych odcinkach jest aktualnie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Tam co prawda jest jeszcze są inne procedowane w skraju samej ulicy. I dlatego też w aktualnym momencie sama ulica Szeligowska ma wprowadzone 3 wahadła na całym swoim odcinku. Jest ich dosyć dużo. To jest jedno z trzech tych wahadeł właśnie w tym miejscu zrealizowane. Co prawda te wahadła tutaj są, ale w miarę sprawnie one tutaj funkcjonują, więc nie ma tutaj aż tak dużych korków, chociaż nie jechałem tutaj w godzinę szczytując, więc wam nie powiem. Niemniej jest ich tutaj trochę dużo, przystanki autobusowe są poprzestawione i w teorii się tutaj znajdują w różnych lokalizacjach i jak widzicie sama ta kanalizacja jest tutaj ciągnięta właśnie do tej nowej drogi, która po prostu już jest zbudowana w tym miejscu. Z kolei ten drzewo jedno wielkie po lewej stronie tutaj widzicie, w nim się znajduje też oczywiście sam krzyż, jest ogrodzone od pojazdów budowy i również od przechodniów w tym miejscu, natomiast tam się znajduje ten krzyż i taka cała kapliczka, ona w tym miejscu na razie pozostaje, co będzie dokładnie po budowie, po zakończeniu prac przy budowie metra Karolin, znaczy przybudowy metra Chrzanów, zobaczymy, bo jeszcze po prostu w tym momencie nie mam dostępu do tych projektów i nie wiem dokładnie, jak te skrzyżowanie ostatecznie będzie wyglądać. Możliwe, że po prostu ten krzyż w tym miejscu wraz z tym drzewem pozostanie na samym środku skrzyżowania i w ten sposób tutaj będzie po prostu funkcjonować. Niemniej tu widzimy kolejne wahadło, które jest zrealizowane właśnie na ulicy Szeligowskiej. Jak widzicie, jest ich całkiem dużo, no niestety tak to funkcjonuje. Tutaj też kolejne prace, które są realizowane, jeżeli chodzi o kanalizację i części podziemne w tym miejscu, więc no tych prac w tym miejscu naprawdę jest dużo realizowanych. Nawet jeszcze nie przez samą ulicę Człuchowską, ale jak coś, jeżeli chodzi o przejazd, to cały czas będzie zachowany, jeżeli chodzi o połączenie ulicy Szeligowskiej na całym przebiegu, bądź jeżeli chodzi o połączenie Szeligowskiej z granicy miasta w ulicę Człuchowską do ulicy Lazurowej. W skrócie przejazd z Szeligowskiej do Lazurowej cały czas będzie pozytywany, z tym, że będzie albo całą ulicą Szeligowską, albo ulicą Człuchowską, więc to będzie w ten sposób wyglądać. Tymczasem, jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli spodobacie się więcej materiałów, kliknijcie słowo i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Film z kolejny raz z tej inwestycji pojawi się za około 2 miesiące. Czytaj w listopadzie, w październiku 2024, bo to jest film z sierpnia 2024, a właściwie skąd do tego sierpnia. Do zobaczenia. Cześć!